Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca i w tym krótkim filmiku pokażę Wam, jak poradzić sobie z czarnym nalotem na tarasie. Najprawdopodobniej jest to sadza i jakieś związki oleiste, które wydobywają się z komina podczas spalania różnych rzeczy. Ten nalot, który tutaj widzicie, no to jest nalot po zimie. Może opowiem troszkę o tym tarasie. Wcześniej na tym tarasie były płytki, ale oczywiście, jak to z płytkami bywa, po 5 latach zaczęły odpadać. Po zdemontowaniu płytek został położony polbruk na betonie i teraz już 8 zimę to się trzyma, nic się z tym nie dzieje. Jedyne, co musicie bardzo dobrze zrobić, to odizolować ten polbruk od betonu, żeby po prostu nie pił beton wody. Na samym początku pozbierałem wszystkie rzeczy z tarasu, zamiotłem takie większe jak gdyby kurzołaki, no i przystąpiłem do czyszczenia myjką ciśnieniową. Jeśli chodzi o myjki ciśnieniowe, no to dobrze, żeby mieć taką specjalną końcówkę, jak tutaj widzicie. Taka końcówka bardzo jak gdyby przyspiesza czyszczenie tego polbruku, ponieważ za jednym przejazdem mamy bardzo szeroki jak gdyby pasek wyczyszczonej powierzchni. Gdybyśmy to robili zwykłą końcówką, no to na pewno byśmy zmijali, a tak, no to tutaj jadąc powoli mamy dość taki szeroki pasek, że bardzo szybko można ten polbruk czy płytki wyczyścić. Jeśli chodzi o efekty właśnie tego mycia, no to tak jak widzicie w filmie, nie widzę innej możliwości, żeby poradzić sobie z tym brudem, jak właśnie użycie myjki ciśnieniowej. To tyle w tym krótkim filmiku. Napiszcie, jak Wy sobie radzicie z wyczyszczeniem właśnie takiej kostki. Bardzo mnie ciekawi, czy dodajecie właśnie jakiegoś środka, który jeszcze bardziej usprawnia jak gdyby mycie tego polbruku. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału.